Przepraszam bardzo. Siedzę tutaj sobie i czekam, aż mi się ugotuje zupa. Robię zupę z przepisu pierogi z kimchi. Ale do nowego odcinka nie mam pojęcia, co robię. No i tak sobie siedzę, czekam. I natrafiłem na artykuł, który przed chwilą się pojawił. I ja wiem, że część z was będzie miała do mnie teraz pretensje, że ciągnę ten wydumany temat zadania lewemu pytania na konferencji prasowej o to, czy jest żugajką. Przepraszam, ja chciałem o nim zapomnieć, ale jak widać, nie wszyscy mają taki zamiar i bardzo przepraszam autora, jeśli go urażę, ale przeczytałem chyba najgłupszy artykuł w tym roku, którego autorem jest Błażej Łukaszewski, portal meczyki.pl. Najpierw, zanim przeczytałem artykuł, zobaczyłem tweeta. Błażej Łukaszewski napisał tak. Okazuje się, że jednym niewinnym pytaniem na konferencji reprezentacji Polski można uruchomić komuś gigantyczną dźwignię marketingową. Wyniki wyszukiwania frazy żugaj wzrosły po wielokroć. Więcej o niebezpiecznym precedensie na meczyki.pl. Bardzo mnie to zachęciło do przeczytania artykułu, ponieważ jest to teza nietuzinkowa. A jak wiecie, temat mnie interesuje. Więc wszedłem sobie na ten artykuł. Tytuł artykułu to trampolina marketingowa dla influencerki. Drugie dno pytania do Roberta Lewandowskiego. No i Błażej Łukaszewski pisze tak. W ostatnich dwóch dniach przetoczyła się ogromna dyskusja w sieci na temat pytania jednego z dziennikarzy o polską influencerkę w kierunku Roberta Lewandowskiego. Nie wiem, czy to była jakaś ogromna dyskusja, szczerze mówiąc. No to po prostu tak to jest na internecie, szczególnie na Twitterze ludzie dyskutują na temat jakichś bzdur, czasem ktoś jakiś filmik nagra o tym, ale no co nie było jakaś. No ale dobra, no to okej, uznajmy nawet, że to była ogromna dyskusja, co nie? Nie będę się czepiał wszystkiego w tym artykule, bo to jeszcze przyjdzie czas na śmieszniejsze rzeczy. Czy było to pytanie zasadne, czy też nie? Pozostawiamy to do waszej oceny. Nie wiem, czy było zasadne, czy nie. Czy każde pytanie trzeba rozpatrywać w kategoriach, czy jest zasadne, czy nie jest zasadne? No to nie jest. Kurde, nie była rozmowa o pracy, konferencja. No zadał ktoś sobie takie pytanie, jakie czuł, że chce zadać. No dobrze. Skupmy się jednak na tym, jak gigantyczną trampoliną marketingową dla kogoś może być jedno niepozorne pytanie na konferencji reprezentacji Polski. Konferencja reprezentacji Polski urasta tutaj do miana po prostu jednego z najważniejszych wydarzeń w kraju. Przypomnijmy, w poniedziałkowe popołudnie podczas konferencji prasowej byliśmy świadkami czegoś takiego. No i tutaj jest czegoś takiego, jak to jest nazwane tutaj. No dobra. No i tutaj jest link do wiadomego pytania. Co pisze dalej autor? Zapytanie Lewego podczas konferencji prasowej o jedną z polskich influencerek miało być luźnym żartem, który został skrajnie odebrane przez opinię publiczną. Trochę chyba w afekcie pisał tutaj autor ten artykuł, bo literówki się wkradły. Pytanie było merytorycznie oderwane od kwestii piłkarskich i nie miało żadnego związku z sytuacją w reprezentacji Polski. Jak można tak merytorycznie oderwane od kwestii piłkarskich pytania zadawać? Kto to widział? Z kolei obrońcy pytającego, za takiego się uważam, twierdzą, że wprowadziło to trochę kolorytu do wypełnionych oklepanymi pytaniami i odpowiedziami konferencji prasowych. No to jest mniej więcej to, co powiedziałem ostatnio. Ten tekst nie jest o tym, czy autor pytania zasługuje na krytykę. Ten tekst ma na celu uświadomienie nam, w sensie sobie samemu, uświadamia autor, jak można przypadkiem podbić komuś zasięgi w gigantyczny wykrzyknik i wytłuszczone słowo. Sposób. Zacznijmy od tego, że ta Julia Żugaj raczej nie potrzebuje podbijać sobie zasięgów w targecie osób interesujących się konferencjami reprezentacji Polski. Pomyśl logicznie przez chwilę, Błażeju. Czy on...
Czy jakikolwiek pozytywny wpływ dla Julii Żugaj ma to, że o tym teraz gadamy? Czy ona to będzie w stanie jakoś, nie wiem, czy kibice piłkarscy nagle zaczną po prostu, staną się jej fanami? Nie wydaje mi się. No ale dobrze. Od poniedziałku po godzinie 15 rozpoczęło się istne szaleństwo. O istnieniu Julii Żugaj dowiedziały się miliony kolejnych osób. To sprawiło, że ludzie zaczęli ją googlować. Kilkadziesiąt, a nawet około 100 razy częściej niż w ostatnich tygodniach czy miesiącach. Czekaj. Dowiedziały się miliony kolejnych osób się dowiedziały o Julii Żugaj. Miliony kolejnych osób. Nie, że tysiące, setki, miliony. Miliony kolejnych osób się dowiedziały o Julii Żugaj. Jezu. Trochę zejdźcie na ziemię z tą piłką, naprawdę. To nie jest aż tak Ale dobrze, miliony kolejnych osób się dowiedziały, a wyniki kilkadziesiąt lub nawet około 100 razy częściej niż w ostatnich tygodniach czy miesiącach się wyświetlały. No tak działa internet, nie? W sensie to nie jest, to naprawdę nie jest jakieś odkrycie Ameryki w tym momencie, że jak w jakimś w miarę głośnym temacie padnie coś, to ludzie to googlują, bo po prostu... Z marketingiem bym tego nie wiązał jakoś bardzo. Wyniki wyszukiwania były trzykrotnie wyższe od dotychczasowego rekordu influencerki z przełomu czerwca-lipca 2022. Tak oto kilkanaście sekund konferencji prasowej z marketingowego punktu widzenia zrobiło dla niej większą robotę niż jej osobista praca wcześniej? Co za kurwa idiotyczny wniosek! To już jest przesadzone, naprawdę. Nie zgadzam się na takie... Co za brednie. Słuchajcie, muszę sprawdzić jak zupa. Jeżeli sprowadzasz marketingową wartość wyłącznie do wyszukiwań danej frazy w Google, to kurwa nie masz bladego pojęcia na temat marketingu. Nie wypowiadam się, nie chcę się teraz wypowiadać z pozycji osoby, która nie wiadomo jak się na tym marketingu zna, bo to też nie jest tak. Ale bywają jakieś aspekty mojej pracy, które się na tym marketingu opierają, co nie? Mam czasem styczność z nim trochę i to co pisze autor, to jest po prostu bzdura, gigantyczna bzdura, no. I to już nie jest kwestia tego, to już możecie sobie oceniać jak chcecie, czy to jest ciężka praca, czy nie, moim zdaniem to... No to też nie jest jakaś bardzo lekka praca, to co ta dziewczyna musiała zrobić, żeby osiągnąć ten pułap, na którym jest. Ale pisanie, że większą robotę zrobiło to kilkanaście sekund konferencji od tego, co ona zadziałała przez te wszystkie lata, jest po prostu idiotyczne. Więc nie, z marketingowego punktu widzenia nie zrobiło. Nie zrobiło. Poniżej wykres z Google Trends obrazujący częstotliwość wyszukiwania frazy Żugaj w ostatnim tygodniu. Tutaj mamy, kurwa, detektywistyczne na... W jaki sposób śmieszne, ukośnik nieśmieszne, pytanie na konferencji prasowej stało się potężną dźwignią marketingową? To niebezpieczny precedens, który na 100% nie umknął uwadze marketingowców. Tak skokowe podbicie zasięgów jakiejkolwiek instytucji czy influencera z dnia na dzień jest często niemożliwe. Zespoły PR-owców opracowują strategie promocji różnych marek, które kosztują bardzo duże pieniądze, by zwiększać ich rozpoznawalność, co bezpośrednio przekłada się na benefity finansowe. Aż się boję zapytać, o co chodzi tutaj z tym niebezpiecznym precedensem. W sensie, czy autor naprawdę myśli, że teraz po tej akcji dział marketingu firmy Pudliszki wpadnie na pomysł taki, żeby po prostu wbić się na Jana jakoś na konferencję prasową i wpleść w pytanie coś o Pudliszkach? Kto miałby to zrobić? Dziennikarz jakiś sportowy na zlecenie takiej firmy? Ale dobrze, czytamy dalej. Niebezpieczny precedens? Tymczasem niewinne pytanie dziennikarza, którego nie podejrzewamy o głębszą strategię poza próbą wywołania śmiechu Roberta Lewandowskiego, na całe szczęście, bo już się bałem, że to pójdzie w tę stronę, pokazało nam wszystkim, że zamiast włożyć masę środków na wdrażanie strategii marketingowych, wystarczy pójść na konferencję prasową i zacząć...
Nie pokazało, wcale nie pokazało. Nie wiem, jakie trzeba procesy myślowe zachodziły w głowie, ale to tak nie działa, no. Głupio mi aż to tłumaczyć. Nikt pracujący w marketingu naprawdę nie pomyślał sobie w ten sposób. Ja wiem, marketingowcy często są, kurwa, irytujący. I ten real-time marketing jest czasami naprawdę... Mieliśmy przykład tego ostatnio w sytuacji, kiedy była dość duża burza na Twitterze odnośnie dziewczyny, która została w jakiś taki nieprzyzwoity sposób zwolniona z pracy. Była się burza wokół tego i po kilku godzinach już, kurwa, marketingowcy się do tego dobrali i to jest moment, w którym po prostu dana rzecz przestaje być fajna. Jak firmy podłapują i robią sobie marketing na jakimś wiralu. Wtedy wiral po prostu umiera śmiercią naturalną. Więc te firmy, tak, są czasem bardzo takie nierozsądne w tych swoich działaniach, ale nie aż tak, kurwa, no nie aż tak. Przysięgam ci, że nikt tego nie zrobi. Spokojnie, Błażej, nie ma się co bać. Co pisze dalej? Że zamiast włożyć masę środków na wdrażanie strategii marketingowych, wystarczy pójść na konferencję prasową i zapytać któregoś z reprezentantów Polski, najlepiej Lewandowskiego, o cokolwiek. W łatwy i bezkosztowy sposób można sprawić, że o danej marce, produkcie czy influencerze zrobi się jeszcze głośniej. I to znacznie głośniej. Poniżej propozycje pytań w zależności od piłkarzy, którzy się pojawią na konferencji. No i to jest hit, to co tutaj pisze, proponuje Błażej, to jest hit. Jakub Model, Jakub, ostatnio twoja forma wyraźnie zwyżkuje. Czy ma to jakiś związek z preparatem XYZ, który sprawił, że kolagen w twoim kolanie jest w najwyższym poziomie? Kolejna literówka. Nikola Zalewski. Nikola, ostatnio twoja forma w reprezentacji Polski wyraźnie zwyżkuje. Czy ma to jakiś związek z usługami sieci XYZ, które umożliwiają ci nielimitowane telefony z Włoch do Polski? Jakub Kiwior. Jakub, ostatnio twoja forma wyraźnie zwyżkuje. Podoba mi się to, jak tutaj autor jakby chcąc się śmiać z ewentualnych zabiegów marketingowych, śmieje się z szerokości wachlarzu pytań na konferencjach prasowych, bo z tego co widzę, nie da się zapytać piłkarza o nic innego niż o to, co jest powodem tego, że jego forma ostatnio zwyżkuje. Czy ma to jakiś związek z usługami biura pracy XYZ organizującym Polakom karierę zawodową w Anglii? Kamil Gorsicki. Kamil, ostatnio twoja forma wyraźnie zwyżkuje. Czy ma to jakiś związek z kupnem auta XYZ, które jest równie szybkie jak ty? Krzysztof Piątek. Krzysztof, ostatnio twoja forma wyraźnie zwyżkuje. Czy ma to jakiś związek z tureckimi kebabami, które można zjeść w sieci? Ja wiem, że tutaj autor trochę żartuje z jednej strony, ale z drugiej strony cały artykuł jest na poważnie pisany, że słuchajcie ludzie, nie śmiejcie się z tego, to jest poważny problem i on może być za chwilę wykorzystywany w bardzo niecny sposób. Niebezpieczny precedens. Nie powinniśmy się z tego śmiać, powinniśmy się tego bać. A za chwilę daję przykłady wyciągnięte totalnie z pizdy, które wiadomo, że się nie wydarzą, po to, żeby w jakiś sposób uwiarygodnić swoją tezę. Jaki to ma... co pisze dalej? To już jest ostatni akapit. Każde z powyższych pytań brzmi podobnie i racjonalnie jak to zadane Lewandowskiemu. Część z nas może stwierdzić, że jest to super i znakomicie ubarwia nam rzeczywistość piłkarską. Pamiętajmy o tym, że jednak takie sytuacje mogą wykraczać zdecydowanie dalej poza dyskusję, czy nam się to podobało, czy nie. Nie idźmy tą drogą, moi drodzy. Naprawdę... Nie idźmy tą drogą, nie szukajmy problemów tam, gdzie ich nie ma. W ogóle zastanawiam mnie jedno. Jak już mamy wchodzić w to, faktycznie, brać ten artykuł na poważnie. To, z tego co mi wiadomo, a może być możliwe, że się mylę, jak coś to mi napiszcie, to, żeby jednak dostać akredytację na konferencję prasową, to trzeba być dziennikarzem, w sensie trzeba reprezentować jakąś redakcję. Czy autor ma aż tak słabą opinię na temat dziennikarzy w Polsce, że wierzy w to, że dziennikarze poświęciliby swoją karierę dla powiedzmy tam kilku tysięcy, bo więcej by pewnie nie zapłacono takiemu dziennikarzowi za to, żeby pójść i zadać tego typu pytanie? Bo ja
nie mam aż takiej opinii złej o dziennikarzach. Ja nie jestem dziennikarzem, a nie mam takiej opinii. Moim zdaniem nie znalazłbym dziennikarza, który by zrobił coś takiego. Może autor kogoś konkretnego ma na myśli, a jeśli nie w taki sposób miałyby być zadane te pytania, to w jaki? Co, będą firmy marketingowe zakładać redakcje swoje po to, żeby dostać akredytację, żeby zadać pytanie. Kurwa, jeszcze ktoś na Twitterze w ogóle połączył to. Wojtek Kardys chyba. Też kurwa świetny detektyw. Że Lewandowski gra w reprezentacji, którą sponsorują kabanosy Tarczyński. A Julia Żugaj też kiedyś reklamowała kabanosy Tarczyński. To na pewno musi być super zorganizowana akcja marketingowa kabanosów Tarczyńskich. W jaki sposób? W jaki sposób kabanosy Tarczyński miałyby na tym zyskać cokolwiek? Ludzie, przestańcie kurwa wietrzyć wszędzie spiski. Zajmijcie się czymś normalniejszym. Wtedy ja się też będę mógł zająć czymś normalniejszym. Przepraszam, że nagrałem ten film, ale były dwa powody. Po pierwsze, strasznie mnie teraz śmieszyło i chciałem się z wami podzielić. A po drugie, to jest jakaś godzina roboty dla mnie, a zarobię parę stówek za AdSense'a, a wy może się pośmiejecie. Wszyscy zyskaliśmy na tym. Do zobaczenia jutro na alternatywnym komentarzu meczu Polska-Estonia. O 20:00 będę na żywo na kanale. Dziękuję za dziś. Dziewczyno, trochę powagi, weź.